No i kochani, polecimy nasze tak lub nie, comiesięczne tak lub nie, polecimy, zobaczymy. Zobaczymy, ile będzie gromadek. Tylko tutaj przetachluję odrobinkę. Mam tu jeszcze parę filmików, ale powiem szczerze, że kochani, pamiętajcie, horoskopy zrobię jutro, dobrze? Jutro zrobię na żywo, zrobię to trygonami. Nie czuję dzisiaj, żebym te horoskopy mogła zrobić. Chciałam zrobić Wam filmików, ale jak się wyeksploatuję przy filmikach, to już na te horoskopy później tak sama krzywo troszeczkę patrzę. Więc jutro Wam zrobię z rana, postaram się tak do godzinki 10, 11 Państwu wgrać. Zresztą na żywo będę robiła, więc nagramy na żywo sobie horoskopy jutro tygodniowe. A odnośnie horoskopów rocznych cały czas mam obawę, żeby robić te horoskopy, ponieważ tam no, nie podobają mi się niesamowicie karty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak to będzie wyglądało w przyszłym tygodniu, może jakaś aura się tutaj zmieni. Natomiast horoskopy tygodniowe macie ode mnie jutro. Lecimy nasze tak lub nie, kochani. Mamy 9 gromadek, czyli cykliczność, tak, od początku do końca, czyli mamy cykliczność w cyfrach i lecimy. Odpowiedzi tak lub nie, jedyneczka. A jedyneczka, powiem kochani, tak. Jeżeli zachowacie szczerość względem siebie, względem kogoś lub względem instytucji, to odpowiedź będzie na tak, ale sprawdzi się nie wcześniej jak do 4 miesięcy, czyli tak jakby przesunięcie terminu. Mogło być 4 dni, 4 tygodnie, ale wydaje mi się, że będzie to załatwione do 4 miesięcy. Pamiętajcie o szczerości intencji, o co się pytacie, to musi być szczere, prawdziwe i wtedy tak ma to szansę na spełnienie. Dwójeczka, lecimy dwójeczkę. Tak, jak najbardziej tak, z wielką pasją i tworzeniem, jak najbardziej tak. Dwójeczka ma się bardzo dobrze. Lecimy trójkę. Ła, już nawet nie biorę, tak, jeszcze karta zwycięstwa pod spodem, także ła, burza i dym, jak to się mówi. Lecimy czwóreczkę. Macie czystą drogę. Tak, powrót, ja bym powiedziała tak, jak najbardziej tak, pomoże. I jeszcze ktoś pomoże, ktoś, kto jest sympatyczny, ktoś, kto potrafi dostrzec jakieś talenty, ktoś, kto jest tak jakby wyrozumiałą osobą, ale ktoś Państwu pomoże przy spełnieniu marzenia, tak, lub jest Waszym spełnieniem, tak, więc tak, jak najbardziej tak, odpowiedź jest na tak. Piąteczka, lecimy piątkę. A piąteczko, powiem tak, zapytaj się za 10 dni, wybierz inną gromadkę, bo tu się pokazuje wielka walka, jest bardzo silne, jest tutaj, nie wiem czy nie chodzi, bo tu może chodzić bardzo mocno o pracę, ale jednocześnie może chodzić o związki. Jeżeli chodzi o zdrówko, to tutaj jest karta walki, natomiast nie jest to dobra odpowiedź na tą chwilę, więc ja bym powiedziała, zapytaj się. Piątka mówi o tym, że zawalczy za jakiś czas, a ponieważ jest 7 i 3, mamy 10 dni, więc nawet możesz, no jutro, ogólnie jest jutro, bo to jest jedynka wzmocniona, czyli za 10 dni zapytaj się jeszcze raz w innej gromadce. Piąteczka jest odpowiedzią na razie nie, tak? Szóstka. Obronisz i stworzysz. Tak, ale jest to, będzie poparte, tak, odpowiedź jest na tak, natomiast na przestrzeni dopiero 2 miesięcy, tak jakbyś musiała, nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, musiałabyś szósteczko zawalczyć o coś, zawalczyć, bo tutaj się pokazuje w szczególności ze swoją osobą, ze swoją energetyką, ze swoim nastawieniem lub czujesz się po prostu tak jakby zdezelowany, zdezelowana na chwilę obecną i potrzeba, ale tak, odpowiedź jest na tak, zakończysz bardzo ładnie, tylko to jest taka walka, trzeba o siebie zawalczyć, o siebie, o coś w sobie trzeba zawalczyć i odpowiedź będzie jak najbardziej, no jest odpowiedź na tak. Siedem. Lecimy siódemeczkę.
Tak, jak najbardziej tak. To jest to, na co czekasz, tak? Wszystkie, ja bym powiedziała, że wszystko, jak to się mówi, od ziarenka do bochenka, na każdym etapie życia, na każdym etapie życia tworzenia, tak, jak najbardziej tak. I to jest wręcz, bym powiedziała, że bardzo pozytywnie później odpłyniesz od tego lub podejdziesz do tego. Jeszcze nie wiesz, jak, tak jakby, jak nawet, jeżeli osiągniesz to marzenie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódemeczko, to tu się pokazuje, że będzie to marzenie takie mistyczne na zasadzie, że nawet nie wiesz, jak będziesz się czuć w tym, po tym wszystkim, ale będziesz się czuć cudownie. Ale tak, odpowiedź jest na tak. Ósemka. Co daje nam ósemka? Jak najbardziej tak. Niesamowicie jeszcze spełnienie właśnie tego marzenia, głębokie spełnienie. Tutaj jest zapisane, masz to w gwiazdach, jak to się mówi, ósemka. Lecimy dziewiątkę. No już się pokazuje, że jak najbardziej tak, tutaj będziesz jeszcze mało tego, tak jakby od razu po tym jednym marzeniu, po spełnieniu tego marzenia będzie następne, czyli staniesz przed wyborem, czy w ogóle będziesz chciała je spełniać wręcz, czy nie odmieni ci się coś tam w główce, ale takie świętowanie jest tak naprawdę, będzie to ciężkie, bo to się pokazuje lawirowanie, ale jednocześnie jeżeli chodzi o arkana duże, jeżeli chodzi o sąd ostateczny, to jest to ciężkie podnoszenie, ale jednocześnie dające wielką satysfakcję, później olbrzymie świętowanie, także przepiękna energia. Jeszcze czwórka buław, czyli dom szczęśliwy, dom spokojny, czyli serce, wnętrze spokojne, szczęśliwe. Także dziewiąteczka jest na tak. Pozdrawiam, kochani, serdecznie i zapraszam do horoskopów jutro. Nie wiem, o której wejdę dokładnie, nie mogę tu Państwu obiecać, natomiast dzisiaj już horoskopów robić nie będę. Powgrywam te filmiki Państwu tak dla relaksu, żebyście mieli, a jutro zaczniemy. Jutro będę chciała też porozmawiać troszeczkę o szkoleniach, o takich spotkaniach z Państwem na żywo, jak to się mówi, w roku 2022. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. A mam jeszcze takie pytanko, jeżeli ktoś mnie usłyszy, tutaj któraś z pań, panów, ktoś, kto pracuje w KRUS-ie, to prosiłabym, tam jest numer telefonu zawsze pod filmikami, prosiłabym o kontakt, bo mam parę pytań, a chciałabym się zapytać, bo niestety od niedawna jestem dopiero rolnikiem, a mam parę pytań, więc jeżeli ktoś jest z moich słuchaczek i słuchaczy, to proszę o kontakt. Pozdrawiam.